Dzień dobry Państwu. W imieniu organizatorów witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji Walka kulturowa w Unii Europejskiej. Dostosować się czy walczyć. Dziś rozpoczynamy panelem, dyskusją na temat polskich zasobów kulturowych. Czy Polska ma jakieś przewagi w tej walce kultur, w tym zderzeniu cywilizacyjnym? Państwa gośćmi, można powiedzieć, są dzisiaj profesor Dawid Engels, belgijski historyk, który od kilku lat współpracuje blisko z Polską, pracuje w Instytucie Zachodnim. Wiele lat wykładał w Brukseli, a więc widzicie Państwo, że nie wszystko, co przychodzi z Brukseli, musi być złe. Jest z nami też Jacek Karnowski, redaktor naczelny Tygodnika Sieci. I zdaje się, że na łączach też jest redaktor Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Tygodnika Gazeta Polska. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Czyli nas słychać. Zapytamy najpierw może pana profesora Engelsa o te współczesne przewagi. Pozwolę sobie państwu zaprezentować tylko taki model, kiedy te przewagi Polska miała. 40 lat temu profesor Józef Andrzej Gierowski, historyk Uniwersytetu Jagiellońskiego, sformułował taką tezę, jak to w XVII wieku te przewagi kulturowe w Polsce oddziaływały na sąsiadów. I on opisywał, że nie polityka króla i dworu oddziaływała tak mocno na sąsiadów, jak ten właśnie model kulturowy. To jak w latach 80. XVII wieku w Moskwie mówiono w języku polskim, to był język elit, to była lingua franca tej części Europy. Ja kiedyś widziałem nawet list Hana Tatarskiego do Jana Sobieskiego, gdzie kancelaria Hana pisała po polsku. W Mołdawii, proszę Państwa, taki ichniejszy gal anonim, Miron Kostin, był polonofilem. On zresztą wyemigrował z Mołdawii, by spędzić ostatnie życia w tej wymarzonej swojej Polsce. Węgrzy, Siedmiogród wielokrotnie uciekali do Polski, czy liczyli na Polskę w tym podobnym modelu ustrojowo-mentalnym, ale nawet na zachód. Prusy książęce, historia tamtejszej szlachty i mieszczan pod przywództwem Kalksteina, który chciał wyrwać Prusy książęce spod władzy Berlina, aby być bliżej Warszawy. To właśnie o tym mówi ten słynny PRL-owski serial Czarne Chmury. Można by tych przykładów mnożyć. Jeszcze z takiej ciekawostki powiem, że nawet po upadku Polski, polscy łani z księstwa warszawskiego z księciem saskim w Dreźnie też rozmawiali po polsku, a więc jakiś ten model wydawał się na tyle atrakcyjny, że nawet bez silnego państwa albo bez państwa w ogóle potrafił mobilizować społeczeństwa i zachęcać do takiej sympatii wobec Polski. A jak jest dzisiaj? Czy Polska też ma jakiś model kulturowy, który może być atrakcyjny dla ludzi spoza Polski? No to chyba właśnie najlepszym rozmówcą do tego będzie pan profesor Dawid Engels. Na wstępie bardzo gorąco dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło, że mogłem przyjechać i omówić ten bardzo ważny temat. Pozwolę sobie również przedstawić moje wystąpienie, bo to będzie łatwiejsze niż improwizowanie. Więc na początku sytuacja Polski może wydawać się rzeczywiście ponura, bo w większości zachodnich mediów Polska jest przedstawiana jako państwo zbójeckie na równi z Iranem, Rosją, Chinami czy Koreą Północną. Polska, jak twierdzą, stała się dyktaturą klerykalno-faszystowską, gdzie muzułmanie i geje są prześladowani, gdzie wszystkie media powtarzają rządową propagandę, gdzie opozycja została wyciszona, a wymiar sprawiedliwości stracił niezależność. Co więcej, większość obywateli Europy Zachodniej nadal szczerze myśli, że Polska to szare, zapuszczone, postkomunistyczne pustkowie, niecywilizowana terra incognita zamieszkana przez kierowców ciężarówek i przestępców, gdzie jedynymi interesującymi atrakcjami są niemieckie obozy koncentracyjne. Biorąc pod uwagę powszechną opinię, nic dziwnego, że Unia Europejska nie uchodzi na sucho podejmowanie aktywnych prób szantażowania i zastraszania ludności polskiej w celu przeprowadzenia zmiany reżimu.
Niemieckie media nie tylko ubolewają nad rzekomym całkowitym lekceważeniem przez Polskę demokracji i praw człowieka, ale też twierdzą, że odmowa posłuszeństwa Brukseli i Luksemburgowi stanowi zagrożenie dla istnienia samej Europy i dlatego musi być ukarana wszelkimi środkami, nawet całkowitym głodem finansowym. Niestety, co nie jest niespodzianką, pod rządami nowej administracji Bidena Stany Zjednoczone, tradycyjne wsparcie Polski, również stanowczo potępiają polski rząd i dezinwestują w Europie Środkowo-Wschodniej, aby w pełni skupić się na Chinach. W tym samym czasie Niemcy i Rosja po raz kolejny konstruują nowe umowy za plecami Polski i nie tylko omijają Europę Środkowo-Wschodnią, jeśli chodzi o sprowadzenie rosyjskiego gazu do Niemiec, ale też z powodzeniem przedstawiają Polskę jako odwiecznego wroga pokoju w Europie. Wreszcie blokada narzucona przez pandemię COVID zebrała wysokie żniwo ekonomiczne, a pomoc wstrzymana przez Unię Europejską jest jak nóż wbity w plecy gospodarki. I nadal musimy spojrzeć rzeczywistości w oczy, bez żadnych iluzji, ale nie możemy być zbytnio pesymistyczni, bo Polska ma również wiele zalet, które kraje zachodniej Europy utraciły i które mogą pozwolić Polsce przetrwać trudności. Przede wszystkim Polska ma traumatyczną historię politycznych rozborów i zdrady partnerów i znaczna część narodu stała się wysoce podejrzliwa wobec wszelkich prób ograniczenia polskiej wolności w imię wyższego dobra, nawet tak zwanych wartości europejskich. Ta nieufność to spora siła, którą zdają się tracić inne narody, głównie te w Europie Zachodniej, gdzie dekonstrukcja tożsamości kulturowej poprzez wielokulturowość i historyczne poczucie winy jest już tak daleko posunięta, że nie ma większego oporu przeciwko postępującemu upadkowi demokracji, bo ludzie po prostu wycofują się do swojego prywatnego życia, a scenę polityczną pozostawiają nowym elitom. To prowadzi do kolejnego ważnego punktu: homogeniczna kultura Polski. Oczywiście ta homogeniczność jest jakimś sztucznym tworem, sztucznym naruszeniem i zmianą etnicznych granic, ale i ona może trochę koliduje z doświadczeniem Polski, które polegało na tworzeniu środowiska multikulturowego, ale ma ta homogeniczność, szczególnie religijna, w połączeniu z silną tradycją małych i średnich przedsiębiorstw, formuje i sprawia, że ta populacja jest bardzo odporna, z bardzo silną tożsamością, która opiera się o solidarności. Kolejnym atutem Polski jest jej dynamicznie rozwijająca się gospodarka. Tempo wzrostu polskiej gospodarki wraz z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi samych Polaków czynią kraj idealnym miejscem do inwestowania, a wraz z jego stabilnością kulturową i polityczną należy oczekiwać, że Polska może przetrwać nadchodzące kryzysy gospodarcze znacznie lepiej niż inne narody europejskie i stopniowo stać się kluczowym motorem przemysłowym i technologicznym kontynentu. W istocie, podczas gdy kraje południa Europy pogrążone są w głębokiej recesji, wynikającej między innymi z niewłaściwego zarządzania wspólną europejską walutą, a nawet Francji grozi w najbliższych latach poważny kryzys finansowy, Polska wraz z innymi sąsiadami z Europy Środkowo-Wschodniej jest zaskakująco stabilna, a ponadto ma zaletę, że pozostaje niezależna od systemu euro. Wreszcie, nie zapominajmy o duchowych atutach Polski. Podczas gdy reszta Europy już dawno świadomie odrzuciła swoje chrześcijańskie korzenie, Polska nadal silnie zaznacza swoje przywiązanie do chrześcijaństwa. I choć nie da się zaprzeczyć, że wielu młodych ludzi zaczyna przyjmować bardziej materialistyczny i ateistyczny styl życia, to Kościół wciąż odgrywa ważną rolę w budowaniu polskiej mentalności, a przede wszystkim polskiej moralności. Tak więc, podczas gdy Zachód stracił wiarę, a wraz z nią przekonanie o własnym przeznaczeniu i boskiej opiece, wielu Polaków nadal uważa, że działania polityczne muszą rozwijać się w ramach wyznaczonych przez chrześcijańską transcendencję i chrześcijańską tradycję. Jest to cenna ostoja,
Maria w walce z zachodnim relatywizmem i pozytywizmem, gdzie wartości są jedynie wynikiem decyzji politycznych w większości i mogą prowadzić prędzej czy później do problemów moralnych. I oczywiście Polska nie jest odosobniona. Z jednej strony ma Węgry i inne kraje Grupy Wyszehradzkiej, które stanowią przeciwwagę dla linii Paryż-Berlin i stanowią zalążek nowej, jeszcze silniejszej współpracy w ramach Międzymorza, w których istnieje wspólnota interesów i wspólnej tożsamości. Z drugiej strony Polska cieszy się stopniowym poparciem wielu obywateli i konserwatywnych partii opozycyjnych w Europie Zachodniej i może być w stanie w razie zmiany sytuacji politycznej we Francji czy Włoszech zbudować wiarygodne i podobnie myślące sojusze, które mogą również pomóc w zrównoważeniu nasilających się wątków z Brukseli czy też z Waszyngtonu. Oczywiście wszystkie te cechy należy interpretować w ich szerszym kontekście politycznym. Oczywiste jest, że jeśli obecny stan rzeczy przedłuży się na wiele lat, społeczeństwo polskie nie będzie w stanie oprzeć się politycznej, ekonomicznej i kulturowej presji Zachodu i prędzej czy później zostanie zmuszone do wybrania rządu, który byłby jedynie marionetką elit rządzących Berlinem i Brukselą. Jest jednak bardzo mało prawdopodobne, żeby obecny system pozostał niezmieniony i niezakwestionowany. Wręcz przeciwnie, należy się spodziewać, że Zachód będzie stopniowo pogrążał się w głębokim i złożonym kryzysie, który uczyni politykę europejską nieprzewidywalną, a nawet gwałtowną, ale zapewni niezależnym graczom pewien margines działania, którego nie mieliby w bardziej stabilnych okolicznościach. Tak więc gospodarka europejska znajduje się na skraju katastrofy i przekształcenia w gospodarkę planową. Klasa średnia zanika, a polaryzacja społeczna rośnie. Wielokulturowość poniosła klęskę i została zastąpiona paradygmatem zderzenia cywilizacji. Coraz więcej obywateli dezinwestuje w system polityczny i przyłącza się do licznych ruchów oporu. A pokusa cenzury i inwigilacji przekształca liberalizm w autorytaryzm, a wzrost znaczenia Chin wkrótce położy kres globalnej hegemonii Zachodu. Ale podczas gdy Europa Zachodnia szybko będzie się transformować i będzie toczona konfliktami, Wschód i Polska pozostanie, obejdzie się bez szwanku i wyjdzie z tego bez szwanku. W praktyce oznacza to, że umacnianie konserwatywnej kontroli nad strukturami demokratycznymi, budowanie silnej obecności w mediach, szkołach i środowiskach akademickich i uczynienie systemu gospodarczego tak odpornym i niezależnym od Zachodu, jak to tylko możliwe, dywersyfikację sojuszy pozaeuropejskich, opieranie się ingerencji Brukseli tak dalece, jak to tylko możliwe i budowanie silnej współpracy regionalnej z państwami Międzymorza oraz sponsorowanie podobnie myślących zachodnioeuropejskich partii politycznych i mediów. Tylko wtedy Polska i Europa Środkowa Wschodnia będą gotowe, gdy bolesna autodestrukcja Europy Zachodniej wejdzie w swoją gorącą fazę i staną się w tych latach nie tylko latarią stabilności, demokracji i tradycji, ale też punktem wyjścia dla nowej alternatywy i współpracy europejskiej. Dziękuję bardzo. Jest dużo nadziei w takim razie, że może nie jest ta nasza słabość w obliczu zachodnich sił taka krucha. Natomiast można powiedzieć, że tak jak Polska w dawnych wiekach przyciągała innowierców, tak dziś może przyciągać konserwatystów, by się tu osiedlali z dala od lewicowego szaleństwa. I pan profesor też trochę staje się takim przykładem. Chciałem jeszcze Tomasza Sakiewicza zapytać, ponieważ no, można powiedzieć, że dzięki tym klubom Gazety Polskiej redaktor Sakiewicz ma taki biały wywiad rozciągnięty także na inne kraje. Jak można wywnioskować, jakie Polska ma przewagi współcześnie na ten 2021 rok, żeby zaproponować, przekonać zachodnie społeczeństwa, że nie jesteśmy, tak jak mówił profesor Engels tutaj, terra incognita z kryminalistami nad Wisłą? Bardzo dziękuję za to pytanie o kluby, bo właśnie w nocy wrzuciłem spotkanie w klubie w Płocku, który jest oczywiście jednym z takich większych naszych klubów. Przychodzą tam setki osób, ale klubów istnieje ponad 500, czy około 500 już na całym świecie. Od Australii przez Ukrainę, Litwę, Polskę, oczywiście Europę Zachodnią, aż
do zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, czyli San Diego, czyli można powiedzieć imperium, nad którym nigdy słońce nie zachodzi, czy prawie nigdy, no może z godzinnym wyjątkiem. Ale teraz mówiąc zupełnie poważnie, rzeczywiście kiedy pytają mnie klubowicze z zachodu o Polskę, to pierwsze pytanie jest takie, ile kosztują mieszkania dzisiaj w Polsce, i to pytanie nie jest przypadkowe. Bardzo wielu ludzi, którzy wyjechało, szczególnie, bo to jest najczęściej, klubowicze są z pokolenia Solidarności, myślą o powrocie do Polski nie ze względu tylko na tęsknotę, ale też dlatego, że ta Polska wydaje mi się życzliwsza często od miejsc, w których się osiedlili. I życzliwsza kulturowo, ale też ekonomicznie. Okazuje się, że przy jeszcze jednak stosunkowo niskich cenach, chociaż już zbliżających się do świata zachodniego, no ich dochody im pozwalają tej godziwie żyć. To zaczyna też przyciągać też oczywiście i drobnych inwestorów, i też pracowników z innych krajów. Kierunek imigracji powoli się zmienia, to znaczy Polacy przestają już powoli masowo wyjeżdżać na zachód, a mamy coraz więcej pracowników, i to widać na przykład z Włoch, z Hiszpanii, z Portugalii, Grecji, czy z tych krajów, które w większym stopniu kryzysy ostatnie dwa europejskie dotknęły. I myślę, że ten kierunek będzie się pogłębiał. Sprawa różnic kulturowych nie jest dla nich tak zasadnicza jak kwestie ekonomiczne. No ale też trzeba przyznać, że w prywatnych rozmowach oni jednak sekundują Polsce w tej wojnie, którą toczymy z Brukselą i Berlinem o naszą tożsamość. Ostatnio rozmawiałem z szefem UGL, to jest taki duży włoski związek zawodowy, który liczy 2 miliony ludzi. Byliśmy razem na tej wielkiej demonstracji w Budapeszcie. I co go zdumiało? Zdumiało go, że my mówimy dokładnie tym samym językiem, mamy te same problemy, które on definiuje. Tylko on myślał, że on jest dosyć samotny, że oni są dosyć samotni w swojej definicji problemów i ich kraju, i Europy. Okazuje się, że my poruszaliśmy generalnie 90% tych samych problemów i te same zauważamy. To okazuje się, że wyizolowanie informacyjne i poprawność polityczna spowodowało, że ludzie podobnie myślący nie docierali do siebie z informacją. No ale teraz wracając do głównego tematu naszej rozmowy, o naszych przewagach kulturowych, to trzeba by się trochę zastanowić nad w ogóle źródłami polskiej kultury i jej nieprawdopodobną siłą, bo ona jest bardzo często definiowana przez tylko niewielkie fragmenty historii, przez pewne wydarzenia, a była procesem bardzo długotrwałego, znaczy była efektem bardzo długotrwałego procesu, który umownie nazywamy pierwszą Rzeczpospolitą, ale który wytworzył pewien rodzaj kultury charakterystyczny w zasadzie tylko dla dwóch istniejących na świecie tworów państwowych. Jedną właśnie była pierwsza Rzeczpospolita, która upadła, ale i tradycja pozostała w naszej kulturze i pamięci historycznej, a drugą są Stany Zjednoczone. Jest bardzo wiele podobieństw w tych kulturach, również sposoby organizacji i myślenia o społeczeństwie. Stąd też wielka dynamika odradzania się. Pragnę zwrócić uwagę, że od upadku zachodniego Rzymu, a potem Bizancjum, w całej kulturze europejskiej towarzyszyła taka idea odrodzenia Rzymu. Tak? Chcieli to robić Karolingowie, Niemcy, potem na swój sposób, kiedy upadło Bizancjum, Moskwa. Każdy chciał odbudowywać albo wschodni Rzym, albo zachodni Rzym. Rzeczpospolita bez takiego zamiaru de facto odtworzyła tradycję obydwu Rzymów, to znaczy Bizancjum i zachodniego. W pewnym momencie na terenie Rzeczpospolitej mieszkali niemal wszyscy prawosławni, a w każdym razie mieściły się wszystkie realne ośrodki prawosławia w kraju, który był uważany za katolickim, no bo Moskwa jeszcze takiej roli nie spełniała. To stało się dopiero gdzieś w wieku XVII, pod koniec. Natomiast no, upadł Konstantynopol, Bałkany, które były w większości prawosławne, zostały zajęte też przez Turków. I de facto tradycje no, rusińskie, czyli przejęte z Bizancjum, mogły funkcjonować tylko w ramach pierwszej Rzeczpospolitej. Stąd mieliśmy pewne odrodzenie kultury niespotykane w innych krajach, bo one były albo dotknięte tylko tradycją Bizancjum, albo tylko tradycją zachodniego Rzymu. Myśmy potrafili, co było widać nawet w naszych strojach, strój szlachecki był bardziej strojem wschodnim, tak samo jak nasza szabla. Natomiast kwestia idei praw człowieka, demokracji, no tylko szlacheckiej, ale jednak pewnego rodzaju praworządności, że nie można nikogo skazać bez sądu, ustroju federacyjnego czy samego
wyboru króla, system elekcyjny, potem przecież niemalże w identyczny sposób zaadoptowany przez Stany Zjednoczone. Ten dziwny system amerykański to jest przecież system znany wcześniej w Polsce elekcyjny. One zafunkcjonowały w pierwszej Rzeczpospolitej i wgryzły się w świadomość nie tylko naszą, ale też innych narodów. To była zawsze kontrpropozycja do imperiów. Mówiąc językiem z filmu Gwiezdne Wojny, było republika kontra imperium. Ten spór w tej regionie Europy trwa od bardzo dawna. Myśmy się nauczyli żyć w tradycji republikańskiej i ją cenimy. A wewnątrz tej tradycji oczywiście jest bardzo wiele innych tradycji. To w niej jest oczywiście poszanowanie dla demokracji, poszanowanie dla praw człowieka, ale przede wszystkim poszanowanie dla wolności. Nie ma tradycji republikańskiej, ona się w ogóle nie zaczyna od niczego innego niż chęci bycia wolnym człowiekiem. I moment krytyczny w walce kulturowej to jest próba zabrania nam wolności. I naszą największą przewagą nad atakiem z Brukseli czy Berlina wcale nie są sprawy ekonomiczne, choć tu zaczynamy na tym polu powoli zyskiwać równowagę, a może nawet wygrywać. Ale niebywała chęć wolności, która towarzyszy Polakom od czasów I Rzeczpospolitej. Proszę zwrócić uwagę na różnicę między Ukrainą a Rosją. Ten sam przecież, czy bardzo podobny język, taki, żeby bardzo podobna religia, bardzo wiele podobnych obyczajów. A co ich zasadniczo różni? Dlaczego Ukraińcy podnieśli bunt i chcą do Europy Zachodniej, będąc dziedzicami Bizancjum, a Rosja nie chce i Rosjanom w zasadzie niemalże dobrze w tym, co żyją? Ponieważ z pierwszej Rzeczpospolitej została im wszczepiona chęć i głód wolności. To odróżnia Ukraińców od Rosjan, że głód wolności jest przed innymi potrzebami. To jest ten głód, który istniał w pierwszej Rzeczpospolitej i towarzyszy również Polakom. Polacy wybierali swoje władze na polu elekcyjnym, a Ukraińcy na Majdanie, tłumacząc na nasz też na polu, tak? Na polu czy na miejscu spotkania czy handlu. I myśmy te tradycje przenieśli jako rodzaj naszej dumy i takiej głównej wartości, że decydujemy o sobie, decydujemy o swoim locie, o swoich rodzinach, ale też o swoim państwie i o swoich władzach. I moment, w którym próbuje się nam to zabrać, to będzie moment rosnącego oporu. Do większości Polaków ta świadomość wcale jeszcze nie dotarła, a już na pewno nie dotarła do większości mieszkańców Europy, że naszym podstawowym bojem nie jest ani bój o to, jak będą wyglądały prawa homomałżeństw, czy jak będzie konstrukcja naszego sądu, tylko w ogóle o prawo decydowania o sobie. Tak? Czyli to podstawowe prawo, kto decyduje. I moment, w którym ta świadomość ogarnie zarówno Polaków, jak i znaczną część Europy, to jest moment krytyczny w tej wojnie. Ponieważ wolność to jest rzecz, którą jest najtrudniej związać, bo naturą wolności jest to, że właśnie, że nie da się związać. Więc nie mamy większej przewagi niż nasza chęć wolności, bycia sobą, określenia naszej tożsamości. Oczywiście mamy przewagi związane też z atrakcyjnością tego pomysłu również i na wschodzie, no bo Ukraińcy przecież chcą iść drogą polską. Białorusini, którzy się zbuntowali, chcieli iść drogą polską. Łukaszenka z nami walczy, bo uważa, że myśmy zaszczepili na Białorusi naszą rewolucję. Problem polega na tym, że Białorusi nie musieli dostać żadnych agentów, pieniędzy czy czegokolwiek, po prostu się zakochali w tym, co zobaczyli w Polsce. My jesteśmy niebezpieczni dla władców na wschodzie przez przykład, który dajemy. Przykład, że można żyć w wolności, cieszyć się względnym dobrobytem i nie słuchać niczyich rozkazów spoza granicy. Ten przykład też będzie zraźliwy na zachodzie, aczkolwiek Zachód był bardziej przyzwyczajony do wolności, nie musiał płacić tak wielkiej ceny, więc jest to dla niego trudniej zrozumiałe. Ale nadejdzie taki czas, kiedy, a myślę, że on nawet nadchodzi, kiedy ten bunt po prostu po wolność, po to prawo do samodecydowania, po to, żeby ktoś nie narzucał woli z zewnątrz, ogarnie również Zachód. I to będzie zaraźliwe ze strony Polski, Węgier, ale też wielu innych krajów. To słychać już na dole, już bardzo wielu polityków, działaczy społecznych o tym mówi, aczkolwiek jest to przytłumione oczywiście i tutaj trzeba bardzo rozróżnić te dwa problemy. Z jednej strony to są imperialne interesy Berlina, które mają bardzo niewiele wspólnego z wojną kulturową. Berlin nie walczy o taką czy inną cywilizację, Berlin walczy twardo o swoje dominacje i interesy.
ale z drugiej strony rzeczywiście istnieje ta wolna kulturowa przez neomarksistów, którą Berlin bardzo skutecznie wykorzystuje. To neomarksiści tu występują w roli pożytecznych idiotów, mówiąc językiem Lenina, których Berlin wykorzystuje do wojny z państwami niewygodnymi, które wkraczają w obszar interesów Niemiec i nie realizują jego woli. Problem polega tylko na tym, że ten sojusz jest dosyć słabym sojuszem i może się obrócić przeciwko Berlinowi. Wcześniej czy później Berlin będzie musiał zdefiniować siebie również poprzez to, jak organizuje własne państwo. Ja jestem dosyć spokojny o skutek tej wojny, ponieważ Niemcy, tutaj się zgadzam z profesorem Engelsem, Niemcy będą słabły na tle wielu innych państw. Rodzą się potęgi pozaeuropejskie i dominacja Niemiec jest nie w smak również krajom spoza Unii Europejskiej, nie mówię już tylko o samej Unii Europejskiej. A siła gospodarcza Niemiec wprawdzie nie słabnie, ale nie rośnie przy tym, jak rosną siły gospodarcze innych państw. Więc powoli ta proporcja będzie się zmieniać. Co do wojny kulturowej mam większe znaki zapytania, bo mamy oczywiście wiele takich oznak jak przy upadku zachodniego Rzymu, czyli upadek religijności w Europie, upadek patriotyzmu, wiążące się z tym też osłabienie pieniądza, bo proszę pamiętać, że upadkowi zachodniego Rzymu towarzyszyła ogromna utrata wartości pieniądza wynikająca właśnie z niemożności sfinansowania funkcjonowania państwa, którego nie chcieli bronić własni obywatele, więc trzeba było płacić za to. Ale z drugiej strony być może ten kryzys będzie miał też pewne cechy ozdrowieńcze. Moim zdaniem to nie jest tak, że odbuduje się jakoś znacząco kultura chrześcijańska w Europie. Natomiast Europa ma w sobie bardzo dużą siłę pragmatyzmu. To znaczy bardzo silna rewolucja neomarksistowska, która teraz ogarniała uczelnie, media, ona zostanie zastąpiona jednak takim czystym pragmatyzmem, czyli potrzebą życia tak jak się chce, bez narzucania woli innym. To może być też wygodne dla polskich, bo Polska po prostu zdefiniuje, my chcemy żyć tak, a wy żyjcie inaczej. I prawdopodobnie to jest ostateczny kierunek tej rewolucji. Ona po prostu zostanie rozpłukana w potrzebach, dążeniach różnych państw, grup, ośrodków, również biznesu, któremu ona na koniec końców będzie nie na rękę. Te związki polsko-amerykańskie, one też ciekawie się przekładają u genezy Stanów Zjednoczonych, nie tylko polskich bohaterów walki o niepodległość Ameryki, ale też Konstytucja Stanów Zjednoczonych ma pewne inspiracje w pracy Wawrzyńca Goślickiego o senatorze doskonałym, tej pracy, która była zresztą w Wielkiej Brytanii zakazana i Hamlet Szekspira zawiera nawet Goślickiego. Ten Poloniusz to jest właśnie ten republikanin, ten intrygant, który zamiast słuchać twardej władzy, inspiruje do czegoś innego. Ale z drugiej strony tutaj zapytam redaktora Jacka Karnowskiego, bo czy Polska faktycznie jeszcze jest taka jak z tych pięknych obrazów przedmówców? Przed wojną nacjonalista ukraiński Dmytro Dońcow pisał, że to już nie ma tej Polski, o której myślimy. Przed wojną pisał, że to już jest zdegenerowane społeczeństwo, ale nawet dzisiaj ukraiński historyk, już nie nacjonalista, Sergiej Płochy, pisze, że od końca XIX wieku to Ukraina wzięła na siebie tą walkę ze wschodnią nawałą, że my dzisiaj przez takie tygodniki sieci jeszcze się tam gdzieś bronimy, ale tak naprawdę to już trochę zostały nam ruiny z tego kulturowego zasobu. Tak, no profesor Legutko w eseju o duszy polskiej tak stawia tezę, że to, czy stawia pytanie, że to jest, ta ciągłość po prostu jest przerwana, więc te nawiązania do pierwszej Rzeczpospolitej mogą być złudne. Oczywiście no pewne kody trwają i ta zdolność polskiego narodu do wyłaniania nowych elit, co pokazała najlepiej, prawda, Solidarność, także nagle z robotników wyrosła grupa wówczas wspaniałych ludzi, no później te losy potoczyły się inaczej, więc ta zdolność odradzania elit oczywiście jest. Ja myślę, że na pewno jedno trzeba powiedzieć, to znaczy, że Polska jest bardzo ważnym miejscem, decyduje się tu rzeczywiście dużo, nie powinniśmy takiej mikromanii ulegać, i też Polska jest stale rozpięta między wielkością a nicością, to znaczy nasz rozmiar, nasze też zasoby kulturowe, nasza tradycja,
sprawiają, że albo dobijemy się do jakiejś mocy, złapiemy jakąś moc, no albo zostaniemy zepchnięci w jakąś przepaść, prawda? Myślę, że nie jest przypadkiem, że Polska i Węgry, dwa kraje, postawiły się do temu modelowi, który Bruksela, a właściwie Berlin zaproponowały Europie Środkowo-Wschodniej. Są to po prostu kraje historyczne, narody historyczne, które mają swoją kulturę wysoką, mają swoją historię tysiącletnią, które miały też okresy wielkości, doświadczały jakiegoś takiego doznania imperialnego, które wiedzą też, co znaczy przegrać i znaleźć się w niewoli. To nie jest przypadek. Jeżeli my na przykład spojrzymy na Słowację, z całym szacunkiem dla tego pięknego kraju, no to jest to właściwie słowaczyzna, tak? Region, który zawsze był w jakimś imperium i zawsze miał samo wyobrażenie takie regionalne, no, że tu jest jakaś nasza ziemia, my troszkę się różnimy się, ale prawda, mamy jakieś tam autonomiczne przywileje, autonomię, ale taka aspiracja państwowa jest tym wielu państwom odrodzonym z chłopstwa, a właściwie to wszystko, bo państwa bałtyckie, prawda, wschód, południe, no to wszystko jest albo po Turku, albo po innych, prawda, mocarstwach odrodzone od dołu. Więc to są zupełnie inne perspektywy i to wyróżnia, myślę, Polskę i Węgry. Tu przykład węgierski jest zresztą dość ciekawy, bo zastanawiam się, czy nie można postawić takiej oto tezy, że przeciwstawić się systemowi lewicowo-liberalnemu, który jest wszędzie, w kulturze, w biznesie, wszędzie, tak? On przesyca wszystko, że przeciwstawić się temu można tylko w pewien sposób całościowo. Znaczy nie można mu się przeciwstawić trochę, bo on cię zmiażdży. No jeżeli się przeciwstawisz politycznie, zdobędziesz, w wyborach parlamentarnych zdobywa się pewnie 30-40% władzy w kraju. Oczywiście używając narzędzi, które w ten sposób się dostaje, można zasób zwiększyć, ale 30-40%. Jeżeli jakby zatrzymasz się na tym polu gry, to wówczas na przykład zniszczą cię organizacje pozarządowe, które są faktycznie instytucjami politycznymi. A z kolei jeżeli wypowiadasz im, prawda, wojnę, bo musisz, bo jesteś atakowany, no to od razu dorabiają tobie gębę, prawda, zamordysty, mimo że to ty się bronisz. Tu zresztą najciekawszym przypadkiem to jest moim zdaniem Janez Jansza i Słowenia, czyli mały kraj, partia, która zdobywa około 30% w wyborach, wskutek pewnych takich zawirowań po drugiej stronie dostała większość i Janez Jansza jest premierem. I lewica urządza mu piekło, mimo że on właściwie nic nie robi, znaczy nie zmienia tej geometrii państwowej, bo nie ma po prostu na to siły. I, prawda, śmierć janszyzmowi, wolność narodu, znaczy tam jest faktycznie lewica jest bardzo brutalna, taka postjugosławiańska, ale to, czego on doświadcza, no to naprawdę to jest bohater, on jest autentycznym bohaterem słoweńskiej drogi do niepodległości, dowodził siłami zbrojnymi, to jest dzielny człowiek, ale no to pokazuje właśnie to zafałszowanie tej sytuacji. No zdobywasz kawałek władzy, natychmiast masz atak do gardła z nożami, takie siły powiedzmy nonkonformistyczne i one są natychmiast obsadzane w roli zamordysty. Ale myślę, że też powinniśmy być szczerzy wobec siebie, to znaczy nie jest tak, że polska kultura jest dzisiaj jakoś szczególnie silna. No spójrzmy na przykład, co się dzieje z Polakami, którzy wyjechali do krajów zachodnich, do Wielkiej Brytanii, do Irlandii. Część trwa przy polskości, ale to jest bardzo niewielka część. Oni są dlatego tak chętnie przyjmowani, że są postrzegani jako łatwy materiał do asymilacji. W wielu rodzinach ucieka się od polskości, postrzegając miejscową kulturę, tą przyjętą jako atrakcyjniejszą i dającą lepsze perspektywy. Co się dzieje z ludźmi, którzy przyjeżdżają z silnych kulturowo regionów, takich jak Podlasie, na przykład do Warszawy? Oni błyskawicznie stają się lewicowo-liberalni w ogromnej większości, czy w większości. No nie mówię, że wszyscy. I często, prawda, pojawia się też ten konflikt rodzice, dziadkowie, dzieci, dzieci natychmiast odpływają. Polskie elity bardzo często wychowują dzieci do emigracji. Ten nacisk, ta fascynacja, że wysłać do zachodniej uczelni, prawdopodobieństwo, że taka osoba wróci do Polski i będzie dla Polski pracowała, jest bardzo niewielkie. To jest produkowanie adeptów czy pracowników, menadżerów korporacji międzynarodowych. To jeżeli ktoś zastanowi się, czy wysłanie dziecka na zachodnią uczelnię jest drogą do służby Polsce, no nie jest drogą. Prawdopodobieństwo, że wróci i będzie miało nasze wartości, jest minimalne. I to też jest objaw słabości. Tutaj się, prawda, wspinamy, żeby nasze dzieci mogły się tam wspinać, a nie tu służyć. Więc tutaj
trzeba być wobec siebie, myślę, że szczerym. Tak samo Kościół, religia, bardzo brutalnie atakowany, ta siła antykatolicyzmu w Polsce, większa niż w innych krajach katolickich, niż na przykład na sąsiedniej, w sąsiedniej Słowacji. Czy zdolność katolików do takiej samoobrony też jest relatywnie moim zdaniem niewielka. Wiele osób bardzo łatwo odpuszcza związek z Kościołem, który jest także związkiem z tym, o czym tu mówiliśmy, z Rzymem, z Bizancjum, z 6 tysiącami lat historii. Oddają to po prostu, nie widząc w tym nic specjalnie atrakcyjnego. No problemów jest więcej. W kulturze, w wielu środowiskach jest monopol lewicy. Tak naprawdę są ataki na premiera Glińskiego, że tu nie robi, tego nie robi. No, w wielu środowiskach nie ma z kim w ogóle rozmawiać. No, albo wariat, albo jak śmierć Zygielbojma, prawda, próba współpracy, znalezienia jakiegoś konsensusu, wy robicie po swojemu, ale to też gdzieś tam służy państwu polskiemu na ważnym odcinku. No i co? I na końcu, prawda, okazuje się, że musi być, prawda, łyżka dziegciu wrzucona, żeby broń Boże coś się tu w Polsce na tym ważnym froncie nie udało. Te siły, które bronią cywilizacji, bronią kultury, niestety w latach 90. miały swój najlepszy okres. To trochę nasze nieszczęście, że ta najbardziej energetyczne pokolenie, naprawdę wspaniałe, wielu twórców, dziennikarzy, ludzi, którzy są tu na sali także, którzy byli dla nas wzorami, oni są, oczywiście są też aktywni, ale jednak ta generalna siła twórcza, taka uderzeniowa, no to przypadła na czasy, kiedy prawica po prostu władzy nie miała i to się troszeczkę też spaliło, myślę, w opozycji. Ale żeby nie być takim pesymistą, ja bym wskazał tutaj dwie rzeczy, które dają nadzieję. Po pierwsze to, o czym mówił Tomek Sakiewicz, czyli umiłowanie wolności, to jest rzeczywiście coś cennego, coś, co moim zdaniem blokuje na przykład sukcesy politycznej poprawności i co w przyszłości też jest potężnym kapitałem. To zresztą paradoksalnie sprawia, że prawicy jest trudno rządzić, bo wiele środowisk prawicowych po prostu źle się czuje u władzy i najchętniej to by, jakby było u władzy, ale było też w opozycji. Znaczy taka nieumiejętność troszeczkę rozumienia, czym jest sprawowanie władzy przez szerokie obozy polityczne. No i drugi nasz atut to jest to, że jednak jest kontrelita i ona paradoksalnie, w przeciwieństwie do wielu krajów postkomunistycznych, do większości, ona była również w czasie PRL-u. I to, że jest ta kontrelita, to jest coś cennego, bo to sprawia, że my mamy naprawdę żywą debatę. My sobie nie zdajemy sprawy, w jakim stopniu debata na Zachodzie umarła. My sobie nie zdajemy sprawy. Większość Polaków, nawet o poglądach prawicowych, nie rozumie, jak silnie zmonopolizowany jest przekaz wszelaki w krajach zachodnich. I o tą kontrelitę trzeba dbać. Każda gazetka, portal, instytucja, think tank, wszystko, tego typu konferencja, którą organizuje drugi raz Patryk Jaki, Kongres Polska Wielki Projekt, to są rzeczy bezcenne. Trzeba o to dbać w takim dobrym duchu pozytywistycznym. No jesteśmy też, można powiedzieć, odważni. Na przykład werdykt Trybunału Konstytucyjnego, dlaczego on się spotkał z taką wściekłością? Bo on jednak, tutaj to już pobrzmiewało w wystąpieniach, on jednak rozedrgał sytuację w Europie. Okazało się, że jest takie echo, które wskazuje, że tam gdzieś, może jeszcze niewidoczne, ale są bardzo silne nurty, które myślą podobnie. No we Francji to się najbardziej objawiło, ale i we Włoszech, czyli że ta nasza odwaga rzeczywiście może być zagrożeniem, może być taką iskrą, prawda? Pamiętajmy też, jeżeli weźmiemy przeciętne badanie opinii publicznej, no to wciąż 51% Polaków, czy 50% chce głosować na siły prawicowe, jeżeli zaliczymy tu Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację i Kukiza na przykład. To jest jednak coś niezwykle cennego. Generalnie uważam, że powinniśmy być realistami, zdawać sobie sprawę ze swoich słabości, ze swoich atutów i robić trochę to, co robił prymas Wyszyński w latach 50. To znaczy stawiać opór tam, gdzie się da, zawzięcie, licząc na to, że jednak no Bóg nie opuści tej ziemi i że jednak będzie jakaś zmiana. Tak? Prymas Wyszyński też, no jakby, gdzie on mógł widzieć nadzieję, powiedzmy, w 52-53 roku? Przecież komunizm wydawał się iść po zwycięstwo na całym globie, również w krajach zachodnich partie komunistyczne rosły w siły, a jednak stawiał opór, też mądrze, elastycznie, przecież był oskarżany o to, że idzie na zbyt daleko idące kompromisy z komunistami i jakby dowiózł ten kapitał, tą podmiotowość Kościoła do przełomu. I my musimy trochę takiej ścieżki, moim zdaniem, szukać, znaczy walczyć, licząc na jakąś zmianę, która przyjdzie być może z kierunku, którego się nie spodziewamy.
bo bardzo często ważne zmiany przychodzą z tych kierunków, stąd, znaczy z miejsc, co do których nie mamy takich podejrzeń. No i bardzo dziękuję panu profesorowi za wykład. Ja chciałem tylko podzielić się taką uwagą, że gdyby wszyscy politycy tak jasno wykładali, co należy robić, to bylibyśmy dużo, dużo dalej. Dziękuję bardzo. Mając takich trzech rozmówców w panelu, trudno jest odpytywać. Jeszcze pan profesor chyba nie już odwykł od bycia przepytywanym, ale chciałbym panów poprosić o wskazanie takich przykładów, może nawet instytucjonalnych, tych polskich przewag. Bo mówienie o pewnym kodzie kulturowym, o umiłowaniu wolności, no to jest to jakieś źródło naszych przewag kulturowych, no ale muszą być też konkretne narzędzia. Jacek Karnowski wspomniał, że chyba tymi narzędziami filmy nie będą, bo zawsze ten reżyser na końcu będzie starał się podlizać salonowi. To jeszcze nawet reżyser filmu o Zygielbojmie w swoim przemówieniu po filmie zaprzeczył dziedzictwu Zygielbojma, który przecież pisał o ogromnym poparciu Polaków dla Żydów w czasie okupacji. Więc jakie to są przykłady tych naszych przewag? Czy jakiś uniwersytet, czy jakieś konkretne kadry, może artystyczne, jakieś elity? W pewnym sensie kult żołnierzy wyklętych 6 lat temu był takim motywem, który bardzo wzmocnił środowiska patriotyczne w Polsce. Ale co dzisiaj może być takim bardzo precyzyjnie wskazanym instrumentem polskiej przewagi kulturowej, panie profesorze? Bardzo dziękuję za pytanie. Nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem tłumaczenie, jakie by były narzędzia. Tak, zrozumiałem, rozumiem. Takie aktywo, które Polska ma, a z którego nie do końca zdaje sobie sprawę, to, że cieszy się sympatią Zachodu i wydaje mi się, że tego nie do końca jest świadomość. Więc jeśli patrzymy na edukację polityczną, na informacje, wyjaśnianie tego, co naprawdę dzieje się w Polsce, wartości, które przyświecają, Polska nie do końca dobrze radzi sobie z przekazywaniem tych informacji w najlepszy sposób i dlatego mamy tak wielki wpływ Rosji w dzisiejszych czasach, podczas gdy media polskie są nieobecne w dużej mierze. I tutaj może takim narzędziem byłoby uruchomienie kampanii medialnej, aby pokazać we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, aby wyjaśnić mieszkańcom tych krajów, jaka jest rzeczywistość w Polsce, tak aby była alternatywa informacyjna. Myślę, że to jest coś ogromnie ważnego, coś, co Polska może zrobić. Ponadto Polska mogłaby się stać takim centrum formacji akademickiej, elitarnej. Kolegium Interparium to taki przykład. Takie inicjatywy są możliwe i byłyby bardzo ważne. Mam na myśli przyciągnięcie elit konserwatywnych z Europy Zachodniej do Polski, tak aby dać im godne wykształcenie i jednocześnie wzbudzić w nich taką sympatię do Polski. Wydaje mi się, że warto iść w tym kierunku, bo czas ucieka i wszystko to warto robić w kwestii mediów i alternatywy akademickiej. Mediów potrzebujemy komunikujących się z Zachodem, no to zapytam Jacka Karnowskiego o takie właśnie narzędzia polskich przewag kulturowych. No to rzeczywiście idzie ciężko. Te inicjatywy komunikowania się z Zachodem są często takie ambitne. One się potem coś tam wnoszą, ale też nie przynoszą jakiegoś przełomu.
To znowu przywołam profesora Legutkę, bo to mi utkwiło w głowie. On kiedyś powiedział o zachodniej prasie, to jest oczywiście analogia do PRL-u, tak? Że tam jest jeden dziennikarz o 1000 nazwiskach, tak? I to też jakby powoduje, że trudno się przebić. No to są bardzo scentralizowane instytucje zachodnie media. One są no, jakby bardzo uważnie kontrolowane. Zauważmy, że na przykład Polskę wspierają często dziennikarze, ale tacy, którzy jakby zostali wyrzuceni poza główny nurt. Wtedy mogą wspierać. Ale ja myślę, że generalnie my zdajemy teraz pewnego rodzaju test przeciążeniowy. Państwo polskie, które podjęło gigantyczny wysiłek organizowania regionu i całej tej przestrzeni, prawda, tak zwanego Trójmorza, które jest jakby tym na tym pierwszej linii frontu z tymi próbami no, obniżenia statusu niektórych państw do roli takiej autonomii i także pewnej samodzielności ekonomicznej, myślenia o swojej przyszłości samodzielnie. I to powoduje, że to jest taki troszeczkę dołek prestiżowy. Natomiast jeżeli my to wytrzymamy i przejdziemy, do tego jeszcze dojdzie to nasze jednak bogacenie się. To jest ważne, bo bez bogactwa nie ma takiego prawdziwego prestiżu. I zachowamy tą swoją tożsamość, to możemy jakby pójść naprawdę wysoko. Tylko, że musimy zdać ten test przeciążeniowy. To o ostatnie kilka zdań i komentarza na koniec poproszę redaktora Tomasza Sakiewicza. No jeszcze generalnie zgadzam się z tym, co mówił między innymi Engels, ale też i Jacek Karnowski, że najważniejsza jest narracja do społeczeństw zachodnich. Do tego, żeby cisza, głośniej, bo przeszkadzam, żeby oni zrozumieli ten przekaz. Paradoksalnie bardzo ważne w tej narracji była decyzja Trybunału Konstytucyjnego, bo mimo ogromnej krytyki, która spotkała ze strony kilku stolic europejskich, to znaczy i Berlina, przede wszystkim też Paryża, ale tylko na poziomie już władzy, bo na poziomie opozycji to było zupełnie inaczej, zdefiniowano konflikt, bo do tej pory sądzono, że my rzeczywiście chcemy zabierać wolność sędziom w orzekaniu albo wolność prasie. Natomiast konflikt został zdefiniowany na poziomie takim, jak on wygląda, czyli czy to ważniejsza jest polska konstytucja i polska demokracja, tak? Bo polska konstytucja jest wyrazem po prostu polskiej demokracji, tak jak konstytucje w innych państwach są wyrazem demokracji tych państw. Czy ważniejsze jest pewna korporacja, która została utworzona w Unii Europejskiej, pozademokratyczna. I to zdefiniowanie i ten sposób narracji odpowiednio przedstawiany, ale on już się sam przebija, będzie miał ogromną siłę przekazu, ponieważ my żeśmy w tej chwili opowiedzieli, na czym nam zależy i dlaczego jesteśmy atakowani. Mogą nam uwierzyć lub nie, ale w zasadzie ta siła przekazu idzie. Jak państwo wiedzą, no my żeśmy utworzyli program anglojęzyczny, który ma kilka godzin dziennie, jest nadawany na Europę, na Stany Zjednoczone, na różnych pasmach, no ale oczywiście nie mamy takich środków, żeby stworzyć konkurencję dla innych dużych anglojęzycznych. I żeby stworzyć takie... Tak samo tworzyć własne media takie społecznościowe. Takie Russia Today. No, panie redaktorze, no muszę przerwać niestety. Bardzo łatwo udaje się dogadać z elitami miejscowymi, tak, dziennikarzami. Tylko to jest praca organiczna, ona będzie trwała wiele lat. Drodzy Państwo, no, można by powiedzieć, w tej walce z Zachodem, który jest tak silny, w tej walce kulturowej oczywiście, nie ekonomicznej, tylko raczej chyba kulturowej, no, można by zacytować Karola Chodkiewicza, który przed bitwą pod Kirchholmem, widząc takie przewagi, po prostu powiedział, wszyscy panikowali, ile jest tych Szwedów, no nie mamy szans, powiedział uspokajająco, policzym ich, jak ich pobiję. No i tego nam i państwu życzę, żebyśmy policzyli te siły lewicowo-liberalne, jak już będą u naszych stóp. Naszymi gośćmi profesor Dawid Engels, redaktor Jacek Karnowski, redaktor Tomasz Sakiewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.